Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry RimWorld, sezon pierwszy Neapolis. Moi drodzy, moi kochani, ostatnio się was pytałem, czy kontynuować tą grę, czy zacząć nowy sezon. I komentarze były właściwie jednomyślne, czyli żeby po prostu sobie kontynuować tutaj tą grę. No i to byłoby dobre wyzwanie, żeby z tego co ja tutaj mi się udało zrobić, żeby po prostu wyprowadzić to wszystko na jakiś sensowny poziom. No i tak sobie pomyślałem, że w sumie to by było dobre wyzwanie. W międzyczasie... Ojejku. Po pierwsze mamy sojuszników, po drugie mamy gości. Po trzecie Humps już... no padł. No nim się nie trzeba już przejmować, bo... no niestety, ale ważnej misji dostarczenia ryżu nie podołał, bo zostaliśmy zaatakowani. A póki co, czy ktoś tutaj chce mi coś sprzedać fajnego? Klikam prawym... nie, sojusznicy to są po prostu chyba... nie widzę, zresztą chyba przyjechaliby... nigdy nie sprząta, no bo to jest sprzątanie. Także sojusznikami się nie przejmujemy. Ale gośćmi... gośćmi jak najbardziej. Goście tutaj chcą z nami troszeczkę porobić i widzę, że to jest podłoga metalowa, także warto byłoby tutaj tą podłogą się zająć. Usuń podłogę. Dobra, tu też usunę podłogę, skoro już tu jestem. Trochę cegiełek nigdy nie zaszkodzi. Coś tu jeszcze jakieś tam? Nie widzę. Dobra, co wy tutaj możecie? Co ja wam mogę sprzedać? Co wy macie? 159. 159. Wy chcecie mi sprzedać w dodatku jeszcze po zawyżonej cenie. $56 za sztukę. $56 za sztukę, ja wam mogę sprzedać to za 11. Świetnie. Bardzo dobry przelicznik. Razy 1,5 za zakup, razy 2 rodzaj handlarza, razy 1,5 za poziom trudności. Świetnie. Tak, to jest to, na co liczyłem. To jest to, co chciałem od was uzyskać. Ale bieda jest straszna, ale bieda. Spodnie z włókna syntetycznego to wam mogę sprzedać, bo na to was stać. Komponentów tkanin raczej nie chcę wam sprzedawać, chociaż tkaniny... nie. Nie. Zaakceptujemy to, co jest i się nie będziemy rozwodzić tutaj jakoś zbyt specjalnie. Poza tym. Potrzebuję pilnie badań. Potrzebuję pilnie badań i to dokładnie to są badania. Mikroelektronika, bo mając mikroelektronikę będę mieć wieżyczki. O nie, telefon. Poczekajcie, jeszcze go... jeszcze go postaram się wyciszyć. Tak, sprawdziłem, co to. Już go wyciszyłem i już wracamy. Podstawy mikroelektroniki. Bla, 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 bla. Stoły badawcze, konsole komunikacyjne, inne projekty. Rodzaj telewizorów, kabin hibernacyjnych. Industrialny, poziom techniczny, mnożnik. To jest właściwie rzecz ważniejsza i mało tego, że jest ważniejsza, to jeszcze pasowałoby na przykład takiego Bowmana, mimo że jest super świetnym budowniczym, to na razie sobie budownictwo wstrzymamy. Praca, tak, bo tutaj jeszcze doktor szef mógłby badać, ale on tutaj jest kucharzem, jedzenie... no, tak jakbyśmy narzekali na brak jedzenia, co nie? Ale jedzenie to jest coś przydatnego, także warto to jedzenie tutaj mieć. Tym bardziej, że on cały czas na bieżąco tu robi. Czy to jest zakazane obsiewanie tym pola? Tu jest chyba zabronić sadzenia jeszcze. Chyba to też to jest, nie wiem czy to jest zabronione. Kiedy wyłączone koloniści nie będą... to jest chyba wyłączone, także dobra. Jedzenia mamy zdecydowanie w nadmiarze, to nie ma sensu tutaj tyle tego jedzenia trzymać. Właśnie. Wszyscy członkowie twojej karawany zmarli. No niestety Hams nie przeżył. Mission failed. Ryż nie został dostarczony, niestety. I wiecie co, szkoda mi Mawoła. Mawolicy biednej. Biedna Mawolica teraz gdzieś tam się błąka sama. Nie wie co robić ze sobą. Straszne rzeczy. Straszne rzeczy. Patrzę co tutaj mogę jeszcze porobić. Coś ciekawego. Zwolniły mi się tutaj dwa te. W sumie... a skoro ja Bowmana tutaj przydzieliłem... Bowbankę przydzieliłem do badań, to nie ma kto mi budować teraz. Jak tam ta praca moja? Budowniczy, no nie mam budowniczego. Crane mógłby tu też pobudować.
Ale póki co jeszcze artysta i tak dalej, niewielkie załamanie. The Nose, czemu ty się tutaj chcesz załamywać, powiedz mi? Odrzucony przez lewo, no jak lewa to jest... Jak lewa jest zaręczona, nawet chyba ślub bierze, no to co ja ci poradzę? Kolonista nie żyje. Jeden z naszych kolonistów zmarł, to chyba o Hamsa chodzi. Jadłem na ziemi, no i ciekawe czemu na ziemi, skoro tutaj jest stół. Okropna sypialnia. The Nose, gdzie tu masz The Nose? Tutaj. Ty nazywasz to okropną sypialnią. To może czas i pora, żebyś ty się przeniósł na przykład tutaj, co? Co to jest za rzeźba? Słaba. To jest dobra. To jest dobra rzeźba, dlatego sobie tutaj przydzielimy nie Hamsel, tylko The Nose. Przydziel, proszę bardzo. Już nie będziesz mieć okropnej. To jest dobra rzeźba, to jest zwykła rzeźba, to jest dobra rzeźba, czyli tylko tutaj jest słaba rzeźba, to ją sobie poproszę zdemontować, odinstalować. Tutaj powinniśmy mieć rzeźbę, tandetna to jeszcze gorzej, wspaniała. Dobra, zwykła. Wiecie co, to tą wspaniałą rzeźbę, to jest ta, tak, to sobie zamontujemy tutaj w centrum. Ona daje 360 piękna, a ta 840, patrzcie. Patrzcie, to sobie odinstalujemy. Dobre. Szczerze mówiąc, Bowman, czy ty możesz to odinstalować? Proszę mi ciebie, to na chwilę się oderwi. A ciebie zamiast tutaj deinstalować, to sobie przeniesiemy. Bowman, czy ty się możesz zająć tym projektem? Bardzo cię o to proszę. Świetnie, jest już zrobione. Co dalej? Cegiełki mam. Tutaj w sumie nie mam, nie miałbym nic innego do roboty, oprócz tutaj upgrade'owanie, a tak? Grupa piraci z Krab pojawiła się niedaleko. Będą za chwilę przygotowywać, a potem cię zaatakują. Ilu was jest? O kurde. O kurde, jeszcze tutaj ci się zaczęli tutaj strzelać. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Rozbitkowie uciekają. Kilku przeżyło. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce do obrony, dlatego... W sumie to chyba jest raczej kiepskie. Dobra. Stań sobie tutaj. Ty z karabinem sobie stań tu. Ty z pistoletem sobie stań tu. Ty nic nie robisz i ty sobie z nożem stań tutaj. I ty, Crane, mój drogi Crane, weź ty sobie pójdź tutaj do sypialni. I ty będziesz w razie czego, chociaż może inaczej. Może inaczej. Ty bądź tutaj w pogotowiu. W razie gdyby trzeba było kogoś pozbierać. To wtedy, no, gdyby było kogoś trzeba było pozbierać, to wtedy, czy ty możesz, kim ty jesteś? Służący, a ty jesteś sojusznikiem, wydaje mi się. Tutaj jesteście, ilu was jest? Raz, dwa, trzy, czterech, z czego jest kilku rannych. Dwa, cztery, sześciu was jest. Sześciu was jest i ty w dodatku tutaj jeszcze, ciebie trzeba uratować. Bo ty jesteś tutaj sojusznikiem. Zdrowie, ty się za 4 godziny wykrwawisz, ty się za 5 godzin wykrwawisz. Mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkim. Ty tutaj jesteś trupem, także ty tutaj na razie nie masz nic do gadania. No zaatakujcie mnie wreszcie, no zaatakujcie. Czy ty krwawisz? Tak, za 5 godzin. Obecnie nie ma zagrożenia, nie ma zagrożenia i wy wszyscy tutaj jesteście, czyli ten tutaj. Niestety, ale rana postrzałowa i to w dodatku wielka. Serce. O, gość już padł. Rozpoczynacie, dobra. Nawet, że się rozdzielili, co jest dobre. Wy tutaj puf, puf. O, dostała. Bardzo dobrze. Mawolica urodziła w takim momencie. Doktor Szef oberwał. O nie. O nie, o nie, tylko nie doktor Szef. O nie, a ty co tam robisz? Lewa. Bier go. I ty też go bier. A tak samo bójczy właściwie. Bo wy nie dojdziecie, zanim w ogóle tutaj cokolwiek się stanie. Ale dziabnijcie go. Wy sobie tutaj poradzicie chyba. Strzał w głowę. Padli. Piraci z Krab uciekają. Nie zdążycie uciec. Dobra. Proszę zwolnić tutaj. Proszę zwolnić tutaj. I to jest tak. Nose. Ja wiem, że ty jesteś tutaj dziabnięty, ale... Ale trzeba tutaj... uratuj. Ciebie uratujemy. Doktorze szefie, ty weź do niewoli. Crane.
Kren jest niezdolny do przemocy. Dobra, to ty pójdziesz tutaj. Czy tutaj mamy jeszcze jakiegoś tutaj trupa? Ciebie moglibyśmy uratować, tak? Posłaniec, ty jeszcze żyjesz, dobra. To ty weź do niewoli tego gościa. I mamy tutaj bardzo dobrą strzelbę, co jest dobre. Pistolecik. Pistolet automatyczny, bardzo zły co prawda, ale jest. Ostrze z metalu, kurde, mamy tutaj normalnie bogactwo. Pasowałoby to teraz jeszcze pozbierać tylko. Będzie gitara. O, tutaj już się pozajmowali, tutaj proszę tym się zająć. Dobra. Oni niech sobie tutaj biegają i my sobie to wszystko ładnie poznosimy. Znaczy świnie właściwie poznoszą wszystko. Te trupy też właściwie by pasowało pozbierać, bo czemu by nie? Jezus, ci jak byli tutaj obładowani. Mam nadzieję, że tutaj uleczycie wszystkich. Zanim pójdziecie spać oczywiście. Mawolica urodziła znowu. Normalnie niesamowite. Pyk. Gumpy. Kim był Gumpy? O nie, to jest nasze ten. No nic, pochowamy ją. Pochowamy ją i będziemy wszyscy zadowoleni. Wiecie co, jako że to był nasz sojusznik, to wydaje mi się, że będzie dobrze, jak zbudujemy jej sarkofag. Z czego mamy dużo? Czego mamy dużo, proszę mi pokazać. Skała łupkowa, może z piaskowca, bo piaskowiec jest takim rzadkim tutaj materiałem, także sobie tutaj zrobimy. Nie wiem jeszcze za bardzo gdzie, ani dlaczego. A może tutaj zrobimy sobie taki sarkofagi? Nie, bo tutaj może nie do końca. A ty kim jesteś? O, ty jeszcze tu żyjesz, doktorze szefie. Krain, wejdź ty tutaj, wstan ten i wejdź do niewoli. A ty, czy ty kogoś niosłeś? Tu ciało, to ty... Czy ty niosłeś ciało? Niesamowite, co to się stało. Uj, tutaj też mamy. Kurde, jak my się tutaj obłowili. Kurde, byleby tylko tutaj jeszcze ich... Co? Czemu? Ciało. Kurde, nie zdążyliście donieść ich, bo poumierali, powymierali tutaj. Ciebie zabronimy jeszcze nosić. Zabronimy ciebie nosić, bo my chcemy tutaj zbudować sarkofag. Ekstremalne ryzyko załamania, the nose. Czy ja coś ci poradzę? Leczę Olivier. Głupią małpę leczysz? Gdzie to jest ta głupia małpa? Czemu ta głupia małpa oberwała? Co? Zdrowie, śmierć... O nie, głupia małpa! O nie, uratujcie tą głupią małpę, bo ona... Musicie uratować tą głupią małpę, bo dostaniecie pierdyliard punktów na minus. Za to, że tutaj się nic nie dzieje z wami. Za 6 godzin. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Dobra. Brak ryzyka. Byleby się tylko infekcja nie wdała, to będzie dobrze. Sarkofag z piaskowca. Sarkofagi będziemy sobie tutaj robić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 sarkofagów. Myślę, że to będzie taka komora tutaj. Dobra, zresztą jak coś, to się po prostu to przeniesie. Wyczerpanie. Wiem. Wiecie co? The nose. Weź ty. Sobie zrobimy tutaj czas wolny. Damy ci tutaj czas wolny na razie, żebyś ty mógł sobie poleżeć tutaj odpocząć. Doktorze szefie, transportuję mleko. Wydaje mi się, że tobie też wezmę tutaj czas wolny. I ty, mój drogi, nie odpoczywaj aż ten, tylko weź ty, zajmij się leczeniem nosa naszego. Gdzie ty jesteś? Czemu ty jesteś tak daleko tutaj? A, bo tutaj jest ta apteczka. Tutaj są leki, no proszę. Tu są leki, tu są kolejne leki. Bomen, lewa, czy ty... Nie, ty nie możesz transportować. Weź ty się zajmij transportowaniem, bo to się za chwilę przyda. Kurde, ile krwi tutaj jest. Szkoda, że się nie udało nikogo do niewoli wziąć, bo to mogłoby być jednak przydatne. Ale no nie powiem też... Młoda locha ciało.
Nie powiem, bo to byłoby całkiem przydatne, gdybyśmy tutaj mieli parę nowych kolonistów. To mogłoby być całkiem naprawdę przydatne. Nose jest uleczony, więc teraz ty odpoczywaj, aż wyzdrowiejesz. I Nose... brak zagrożenia. Czy ty masz jakiś ten nastrój? Ojej. Bardzo boli, odrzucony przez Bowman, odrzucony przez lewą, przerwany sen, brzydkie otoczenie. Człowieku, okropny szpital. Ty nazywasz to okropnym szpitalem. Czy Crane może leczyć? Choroba, infekcja, niedobrze. Infekcja lekka, rana postrzałowa. Czy to będzie jakiś problem? Locha urodziła. Czy Crane i Cabot Crane? Tak, tak, Crane i to całkiem dobrze. 11. 11, kurde, ja nie wiedziałem, że Crane to taki lekarz tutaj jest zwinny. Zdolny, no kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Bowman tutaj dalej sobie eksperymentuje. Tutaj te świnie powinny poznosić tutaj wszystkie rzeczy teraz. Wszystkich kolonistów. Olivier może już chodzić. Świetnie, bardzo mnie to cieszy. Dać Olivierowi teraz jeszcze tylko jakiegoś... na jakąś, nie wiem, pałę, żeby też mógł okładać. Czemu ta głupia mopa jest taka głupia, to ja nie wiem. Co wy tutaj nosicie? Świnie noszą mi tutaj materiał, co jest w sumie dobre, wyczerpanie. Crane jest wyczerpany, no jajku, zaraz będzie noc. Zaraz będzie ciemno, to wam przejdzie, a póki co... która jest godzina? 20. Czyli jeszcze jesteśmy tutaj. Myślę, że jak zrobimy coś takiego, to już wam się polepszy. Nos już wstał. Co nie jest w sumie dobre. Powinieneś tutaj sobie leżeć. Dzik 3 jest w pełni wyleczony, sadzi obszar. Wolałbym, żebyś ty się skupił na tym, żeby... Tutaj macie mnóstwo siana. Dużo ryzyko załamania, wiem. Wiem. Czego ci potrzeba? Infekcje. Ty masz jeszcze tutaj średnio boli, brzydkie otoczenie. Bowman? Nie Bowman, czyli ty jesteś The Nose. Mogę ci wydać rozkaz spania? Nie mogę za bardzo. Bardzo złe łóżko jeszcze ma, tandetne łóżko. To jest zwykłe, to jest bardzo dobre. Kurde, zwykłe. Doktor szef jest w pełni wyleczony, no dobra. Poleczyliśmy się trochę. Tutaj teraz doktor szef, co ty robisz? Rozmawia z kimś. Nie widzę, żeby tu był ktoś jeszcze do rozmowy, no ale no dobra. Co ja się tam znam? Może sam ze sobą rozmawiał. Danos, no ja wiem, że cię boli, ja wiem, że masz infekcję. Ja wiem, ale co ja poradzę na to? Co ja poradzę? Jakim ty jesteś strzelcem tak w ogóle? Strzelanie zero. Flegmatyk. Leniwy. Okej. Okay. Koloniści potrzebują leczenia, niewielkie ryzyko załamania. Dobra, jest już lepiej. Jest już lepiej, charakter. Ty nie strzelasz. Bowman strzela całkiem dobrze. Co ty masz tutaj? Karabin zwykły. A czy mamy coś lepszego? Czy my mamy coś lepszego tutaj? Tak patrzę, oglądam i chyba nie widzę. Pasowałoby popatrzeć tutaj nasze pole. Też nie widzę, musieli już pozbierać tutaj to wszystko. Gdzie wy tutaj to wszystko jeszcze pokładli, to ja nie wiem. Tej broń palną jako pierwszą tutaj zgarnęli. Świetnie. Tylko że właśnie, no broń palną to raczej tutaj byście kładli, co? Skład, priorytet krytyczny. A to jaki tutaj jest priorytet? Ważny. No dobra, niech będzie ważny. Bronie palne może. Broń biała, broń zasięgowa. Proszę mi się tej broni zasięgowej tutaj pozbyć i ją przetransportować w miejsce, w którą będę widział. Crane. Crane, ty to w ogóle chyba jesteś niezdolny do brutalnych, tak. No, to już patrzyłem. Tobie strzelanie możemy i tobie strzelanie. Czyli mamy de facto tylko dwóch strzelców. Co jest nie do końca dobre. Co to jest? Odzież z plemienia Skarniny. Nie wiem dlaczego. Zgniło w składowisku? Co? Zioło zgniło w składowisku. Tutaj?
A, bo wy tutaj potrzebujecie. A, gałgan. Po prostu gałgan. No tak, świetnie, że mi to ciągnęło prąd i nie było w ogóle bez, było bezużyteczne. Dobra, ale patrzcie, 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 badania się kończą. Badania się kończą, a to oznacza wieżyczki. A skoro się kończą wieżyczki, to znaczy, że będziemy mieli obronę i to całkiem dobrą. Patrzcie, jaki arsenał. Kurde. Słaby karabin, szkoda. Bardzo zły. I zwykły pistolet. To też jest zwykły pistolet. To wiecie co? No, ty weź sobie ten pistolet, czy może karabin? Czy ty masz tutaj pokazane, jakie to obrażenia zadajesz? To jest dobre pytanie. Broń, celność. Twarzą w twarz, blisko, średni, daleko. Obrażenie 18, a ty jakie masz obrażenie? 29. 18 do 9. To jest złe i gorsze, ale niech będzie. Badania ukończone, ekran badań, bardzo mnie to cieszy. Elektryczna kremacja, to też tu chyba badałem tą obróbkę maszynową, no dobra, niech będzie. Mamy wieżyczki. Moi drodzy, mamy tutaj jeszcze transmitter, czyli możemy sobie załatwiać tutaj ludzi, sprzedawać to potem. Ale tym się będziemy zajmować później, bo na razie chyba nie ma sensu. Konsola do łączności, to by się przydało. Nie powiem, że nie, to by się przydało. Tylko za bardzo nie mam tu też miejsca, będę musiał jakieś kolejne pomieszczenie zbudować na to wszystko. Może gdzieś tutaj będzie akurat. A dalej, 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 dalej. Temperatury raczej nie mam nic, zabawy też nie, różne. Obrona. Nie mam wieżyczek? Czy wieżyczki były gdzieś indziej? Kurde, no gdzie te wieżyczki się robi? Laboratorium naukowe. O, dzień dobry. Czym się różni laboratorium naukowe od zwykłego stołu od badań? Nowoczesne laboratorium służące do wynajdowania zaawansowanych wynalazków, naukowcy w tym celu no, nowych rzeczy. To nie wiem, czy to jest na zastępstwo. Nie wiem, czy to działa jako zastępstwo, czy nie, ale przenieść w inne miejsce. Zbudujemy sobie, zobaczymy, jak to będzie działało. Bowman, czy ty się możesz tu zająć? Ekwipuj, zajmij się czyszczeniem. Chyba to tak muszę tutaj. Pracą nad tym. Proszę mi to zająć i proszę mi to zdemontować. Pyk. Zdemontowane, ciebie po prostu przestawimy tutaj na środek i ty, Bowmanie, też się możesz tym zająć. Nie czyszczeniem, tylko pracą nad taboretem. I tutaj sobie postawimy to laboratoryjne. Piękne, ładne, wielkie. Bowman, proszę się tym zająć. No, no. Prawym, nie czyszczenie. Co, nie mogę tu... Dobra, teraz jest. Proszę mi to zrobić i to będzie dla ciebie spokój na razie. Na tą chwilę przynajmniej. O, mnóstwo broni. Locha jest w ciąży. Swoją drogą, co do zwierzęcia. Ten żółw dalej tutaj żyje. Nie wiem w sumie dlaczego, nie wiem po co, ale jest. Was tutaj trzeba warchlaki wszystkiego nauczyć. Kozice, obszar dla zwierząt. Wszystko tutaj pięknie, ładnie. Wy tutaj nieograniczony, bo wy musicie tu chodzić i dostarczać i tutaj obszar dla zwierząt. Dobra. Mamy wszystko, co potrzebne do życia. Co tutaj... Czego ja mam tutaj tak dużo? Wszystkiego. No i dobra. No i dobra. Te sarkofagi są już porobione może? Tak. Przydziel miejsce. A ja to chyba tak nie mogę też. Skład. Zwłoki ludzkie, zwłoki kolonistów, zwłoki człowieka. Zwłoki innych, może niekoniecznie. Spoza kolonii. Martwe ciało człowieka. Wiecie co? Trudno. Byłaś sojuszniczką, ale... Nie dałaś rady, także do widzenia. Swoją drogą pasowałoby was pogrzebać wszystkich. Ewentualnie poczekamy na... Czekamy na elektryczną kremację. I nie będzie już więcej problemu z takimi rzeczami. Chciałem ja zbudować jakieś centrum łączności. Bo to centrum łączności to będzie rzecz... Wydaje mi się ważna. Czy tutaj jak to zbuduję to będzie dobre? Nie będzie dobre, bo ja tutaj mam muł.
I ja tutaj tego nie zabuduję. Kurde, kłaczek. Nie zabuduję, więc wydaje mi się, że tutaj będę mógł to dostawić. No, powiedzmy. Powiedzmy, niech będzie tutaj. Taboretcik. Taboreci, gdzie są te taborety cholerne? Meble. Pyk, taboret jeden. Nie za blisko, mam nadzieję, że nie za blisko. Polecenia struktury ściany z wapienia. Proszę mi tutaj zbudować cały tutaj piękny, ładny pokój na takie rzeczy. W sumie to sobie anulujemy to. Sobie poprowadzimy tutaj już do końca. I drzwi będą jedne tutaj może, tak? W ogóle to ja tutaj drzwi nie dałem. Geniusz. Tutaj będą jedne drzwi, tu będą drugie drzwi. No i tu będziemy mieli swoje wejście. I teraz to ja mogę sobie już rozebrać na spokojnie. Mało tego, ja mogę chyba tak nawet zrobić. I ciebie właściwie to sobie jeszcze anulujemy i sobie ciebie ustawimy troszeczkę inaczej. Może gdzieś tutaj. Postawimy, będzie wszystko pięknie, ładnie. Nawet jeszcze mam pomysł jeden. Jeszcze mam jeden pomysł. Postawimy sobie tutaj. Meble, proszę mi tutaj sobie postawić to i tutaj sobie postawimy jakąś ładną rzeźbę do rogu. Wspaniałą rzeźbę miałem zamontować tu. Tandetną może niekoniecznie, dobra, zwykła. Dobrą rzeźbę sobie zamontujemy tutaj. Dodatkowo jeszcze tutaj podłogi. Podłogi są tutaj. Proszę mi tutaj kamienną podłogę. Wszystko pięknie, ładnie pobudować, żeby nie było problemu z tym. Przy okazji jeszcze to tutaj. Fragment skały to może w ten sposób. Proszę mi to wytransportować i wszystkie świnie powinny się tym zająć. Dobra. Architekci. Meble. Co ja tutaj mam w produkcji? Jeszcze za ciekawe rzeczy. Przetwórstwo. Przetwórstwo to jest coś, co może się przydać. Stół do badań, kuźnia, piec hutniczy. No, to też są ciekawe rzeczy. Produkcji narzędzi i broni niemechanicznych. A, kuźnia to jest na drewno, to jest na elektryczność. Dobrze wiedzieć, czy to będzie. Badanie elektryczne, kremacja, ok. Z badaniami trzeba coś chce na tą chwilę jeszcze. Ta obróbka maszynowa by się przydała. Zaoferuj schronienie. Profesor matematyki. Kurde, na sam koniec. Czy ja mam jakiś autosave? Tubylcy z pomarańczowym wzgórze koalicja. Tubylcy, czyli nie powinni być. Pomarańczowe wzgórze koalicja. Ma 54. Kurde. Co tu robić? Niech będzie. Zaoferujemy. Stop. I tu jesteś Ark. Kim ty jesteś? I miejmy nadzieję, że nie będę tego żałować. Społeczny, niezdolny do prostych prac, geniusz optymista, czyli świetny do badań, uprawa. Społeczne, strzelanie, no tak średnio, profesor matematyki, 54 wymierni. Okej. Czyli... Czemu ja nie mogę dalej tutaj tych wieżyczek postawić, to ja nie wiem. To jest straszne, to jest przykre, bym powiedział. Czytałem w internetach, że właśnie to badanie powinno tutaj zrobić swoje. No nie zrobiło. Lewa. Chodź tutaj. Bowman, ty ze swoim tutaj z karabinem sobie stań gdzieś tutaj za drzewem. Może gdzieś tu. Doktor Szef z pistoletem. Tylko pytanie, czy ten pistolet nie będzie... Jaki ty masz tutaj? Pokaż mi ten sprzęt. Pistolet zwykły. Nie wyrzuć. Nie. Jak ci mam anulować to? Szuka celów. Okej. Okay. Ile ty zadajesz? Zasięg obrażenia 9. No dobra, niech będzie. Chyba, że mamy coś lepszego. Karabin. O, to też może być ciekawe. Obrażenia 5 po 3 strzały. No to nie, jednak chyba lepszy pistolet. Stań sobie gdzieś tu. Lewa sobie staniesz tutaj zaraz za nim. Kręć, ty i tak nic nie robisz, także...
Kurde. Krain mógłbyś się schować gdzieś tutaj. Na wszelki wypadek, byłbyś przydatny. Ty tutaj z kolejną strzelbą sobie stań gdzieś tu za tym drzewem. No i Ark. Ty, jeżeli tobie się uda, to ty się... Mam nadzieję, że zdążysz wyekwipować w jakiś ten nożyk. I nie nożyk, tylko pistolet. I że będziemy mieli jakoś tutaj rzecz. Nagły atak. Ilu was jest? Dużo. Coś mi się zdaje, że ja tego nie przeżyję. Tym bardziej, że wy idziecie tutaj od góry. Wy idziecie od góry. To Crane. Ty sobie stań tu. Lewa, ty z nożem sobie stań tutaj. Ty, doktorze szefie. Z pistoletem stań sobie tutaj. Bowman i Nose. I zdążycie się ustawić? Mam nadzieję, że tak. Dobra, stań sobie tutaj. O, dobra, dobra. Szkoda, że Nose poszedł na pierwszy tutaj. Ale dobrze, 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 dobrze. Patrzcie, gdy ci są skoncentrowani. Ci tutaj są. Zmarł w wyniku pobicia, młoda locha. Dobra, szkoda świni, ale na nic nie poradzę na to. Czy wy... Naprawdę? Czy ty możesz zacząć... W kogo ty strzelasz? Tego tutaj na dole. Crane. Lewa, gdzie ty jesteś? Lewa, stoisz tutaj. To ty weź, ty się zajmij tym. A ty, Bowman, się zajmij tutaj tymi. Walcz nie wręcz, tylko strzelaj. Dobra. Doktorze szefie. Bo tutaj Nose oberwuje i to całkiem mocno. Wejdź, ty sobie stań tutaj. O nie, no spadł. Strzelaj. Czy ktoś tu został? Ty jeszcze tutaj zostajesz. Strzelaj w niego. Szkoda tych świń wszystkich, ale ich mamy od cholery jeszcze trochę, także to nie będzie problem. Lewa. Walcz tutaj. Ark, ty jesteś uzbrojony? Tak. To ty idź im tutaj na plecy. Tubylcy postanowili ukraść co się da i odejść. Nie pozwolę wam ukraść co się da. Bo coś takiego nie będzie działało. Ty tutaj, goń ich, strzelaj. Goń tutaj, walcz wręcz nawet. Crane, tobie już podziękujemy. Lewa, tobie podziękujemy. Doktor Szef, tobie podziękujemy. Ark, ty jesteś, tobie trzeba ustawić tutaj cały harmonogram. Po pierwsze zrobi tak, po drugie tutaj, tak, na szybciutko. Odpoczynek na dwójce, strażnik. Ty jesteś dobry społecznik, także ty możesz być na pierwszym miejscu strażnikiem. Rolnikiem. Ty możesz być na pierwszym miejscu, to tobie tutaj... Wam już to anulujemy. Tutaj ty się absolutnie nie nadajesz do takich rzeczy, ale ty się świetnie będziesz nadawać tutaj do innych. Także tutaj będziemy mieli już ekstra naukowca, ale Ark, jeszcze ty tutaj walczysz tutaj z nimi. Chodź tu. Strzelaj. Jeszcze ile się da, trzeba ich gonić. Strzelaj tutaj, strzelaj w nich. Strzelać im po plecach, zero litości. Dobra, uciekli. Locha poroniła ze... O, szkoda. Szkoda. Mouse. Czy ciebie ktoś tutaj ogarnął? Nikt cię nie ogarnął. No i czemu cię nikt nie ogarnął? Gasi pożar. O nie! O nie, moje te. Dobra. Leczy młody dzik. Daj ty se spokój z dzikiem. Crane? Idzie spać. Świetnie. Uratuj tego gościa. Czy ktoś tu przeżył? Ty przeżyłaś. Przytomny za 6 godzin. Doktorze szefie, wejdź do niewoli. Dajcie se spokój tutaj. To jest ciało, także to nie jest problem. Warchlak ciało. Szkoda. Ale będzie jedzenie przynajmniej. Będą mielone. Jezus, ile tutaj tych pał leży teraz. To jest karabin, który powinien mieć chyba... Chyba tutaj Nose, nie? Nose powinien mieć tutaj karabin. Słuchajcie, wybroniliśmy się. Krótki łuk też może się przydać. Może gdzieś tam się sprzeda. Purpurowy, czy ty jesteś opatrzony tak w ogóle? Nie jesteś opatrzony, świetnie. Crane, weź ty się zajmij tending leczeniem. Kim ty jesteś? Charakter. Medycyna, strzelanie. O, dzień dobry. Narkoman?
Czy ty jesteś uzależniony? Nie jesteś uzależniony, nie widzę. Kapsuły transportowe, zobacz miejsce. Co to jest? Superstal. Fajnie. Superstal jest fajna, bo jest superstalą i tak w ogóle. Jak tam w zwierzętach coś tu się stało? Nie, no widzę, że tutaj nasze zwierzątka... Indyk oberwał, widzę. Indyczątko, młody indyk. Ale indyki widzę, że mają potencjał na rozwój. Dzików mamy od cholery, także tutaj tym dzikami to się absolutnie nie muszę chyba przejmować. Mogę ci tutaj brak? Chyba mogę. Talio, jakkolwiek to by się nie nazwało. Tutaj ustawimy. Dobra, świetnie. Myślę, że to byłby dobry koniec tego odcinka. Wytrzymaliśmy dwa ataki, moi drodzy. Wytrzymaliśmy dwa ataki, a to jest najlepszy dowód tego, że ta gra nie jest stracona, że mamy potencjał. Ja sobie muszę doczytać jeszcze o tych wieżyczkach obronnych, bo coś mi się zdaje, że coś mnie tutaj gra troluje i oszukuje. Ale słuchajcie, tym optymistycznym i pięknym widokiem na ciała naszych wrogów, tym widokiem sobie zakończymy. Pamiętajcie dać łapkę, to przypominam o łapkach już od jakiegoś czasu, przypominam o łapkach, także dawajcie łapki i zasubskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. No i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie i cześć!